A teraz bardzo bym prosił o zadanie pytania numer 10. Ja zadam pytanie do pani Kazimiery Szczuki, bo widzę, że pani jest dobra w liczbach. Ja zwróciłem uwagę na jeden ze sztandarowych postulatów, który państwo proponujecie, czyli pompowanie 16 miliardów rocznie złotych w budownictwo mieszkaniowe. Powołujecie się na mechanizm luzowania ilościowego. Niewiele mi to mówi, dlatego chciałbym się pani dowiedzieć, na czym to polega i w jaki sposób ten mechanizm ma spowodować wzrost gospodarczy na poziomie 6%, który obiecujecie. I co z inflacją, która drastycznie wzrośnie? No tutaj jest to po prostu program budowy komunalnych mieszkań. Mówimy o tym dużo, że dla młodych ludzi brak, znaczy, że jedyna własność mieszkaniowa to jest własność komercyjna w Polsce i że to wywołuje ogromne zahamowanie gospodarcze. W związku z tym wielki program budowy tanich mieszkań komunalnych, czy tanich mieszkań komunalnych pod wynajem, to jest hasło, o którym teraz mówi nie tylko Zjednoczona Lewica, ale zaczęła także o nim mówić Platforma Obywatelska, także PiS. To nie jest bardzo egzotyczny temat, to jest po prostu ogromny problem w Polsce, że ludzie nie mogą pracując na tych umowach, które pan nazwał szansowymi, a kiedy muszą jeszcze coś zjeść, muszą się w coś ubrać, po prostu nie są w stanie się utrzymać na tych szansowych umowach, nie mówiąc już o zakładaniu rodziny. Więc to jest oczywiście sięgnięcie do zasobów. Znaczy nie o to pytałem. Ja pytałem właśnie, w jaki sposób ten wzrost gospodarczy zostanie wygenerowany przez te 16 miliardów złotych rocznie, które pompujecie. I skąd, przepraszam, te pieniądze weźmiecie, bo jak się domyślam, z portfeli obywateli. Nie, my mamy taki pomysł, żeby uruchomić między innymi taki podatek, który istnieje w 11 państwach europejskich, w Niemczech, we Francji, w Belgii, to znaczy właśnie dwa. Jeden to jest podatek od spekulacyjnych transakcji bankowych, a drugi to jest podatek od aktywów bankowych 0,5%. Ale zdaje mi się, że jeżeli pan szczyci się jakąś wiedzą dotyczącą gospodarki, to wie pan, że budownictwo to jest koło zamachowe gospodarki. Dziękuję bardzo serdecznie.